Raz, raz. Ej, słychać mnie? Bo nic nie odpowiadasz. No i słuchaj, wiesz co? Ja mu wtedy mówię, że najnowszy lek na katar to Ekwador, rozumiesz, nie? Znajdź Boga w swoim życiu, człowieku. Poza tym kretynie, na wizji jesteś. Ale jak to na wizji? Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za ciepły odbiór punktu HS po weekendzie w Wiśle i mamy nadzieję, że kolejne odcinki również przypadną Wam do gustu. A że dziś podejmiemy się omówienia weekendu w mroźnej Finlandii, który co sezon stanowi jeden z najbardziej emocjonujących punktów na skokowej mapie, to tym bardziej niech on będzie ciepły. Poprzednie lata na fińskim obiekcie obfitowały w nieoczekiwane rozstrzygnięcia. A to wygrana Angela Niszka, a to nokaut Ryoyu Kobayashiego, a to premierowy triumf Halvora Egnera Graneruda, nieoczekiwane zwycięstwo Daniela Andre Tande. Działo się sporo. Przed weekendem zadawaliśmy sobie to pytanie. Czy Kubacki w końcu przełamie klątwę Ruka Tunturi? Czy zdoła wygrać jako pierwszy Polak na tej skoczni? Czy obroni żółtą koszulkę lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata? Powiem Państwu tak. To może być ten sezon. Rozwinę swoją myśl w dalszej części odcinka. Cześć Państwu, Rudek z tej strony, szósty sezon punktu HS, odcinek drugi. Zapraszam. Pięć lat w pigułce. Począwszy od 2017 do 2021 na Ruka Tunturi odwołano tylko jeden konkurs na 10 zaplanowanych, co stanowi 90% skuteczność w rozegranych konkursach. W 2017 roku brylował tutaj Stefan Kraft, każdego dnia lecąc w swojej próbie powyżej 140 metrów, a w jednej z prób pobił rekord skoczni z wynikiem 147,5 metra. W niedzielę indywidualnie górą na skoczni był jednak Jernej Damian, dla którego była to druga w karierze i zarazem ostatnia wygrana. Rok 2018 obfitował w wiele emocji z udziałem polskich skoczków. W sobotnim jednoseryjnym konkursie dwóch, a w niedzielę jeden Polak na podium indywidualnego konkursu. Aspiracje na zwycięstwo u Stocha powstrzymał jednak Ryoyu Kobayashi, którego gwiazda na dobre rozbłysła właśnie podczas tego weekendu. W finałowej próbie znokautował rywali, bijąc rekord skoczni ze skróconego najazdu, dokładnie 147,5 metra, czyli tyle samo, ile Stefan Kraft rok wcześniej. Rok później najciekawsze rzeczy wydarzyły się w kwalifikacjach, kiedy to Karl Geiger dołączył do grona rekordzistów obiektu. Odległości nie będę już nawet podawał, same zawody były nudne. Przeskoczymy zatem do roku 2020, gdzie konkursy stały na zdecydowanie wyższym poziomie. W sobotę triumfował Markus Eisenbichler, w niedzielę zaś Halvor Egner Granerud. Dawid Kubacki dwukrotnie był trzeci, a o swoje upomniał się Piotr Żyła, będąc w pierwszym konkursie tuż za Eisenbichlerem. Rok 2021 to przede wszystkim kolejna wygrana Ryoyu Kobayashiego. Okazał on świetny lot w kwalifikacjach na 147 metrów. W niedzielę była już absencja, nie przeszkodziło to jednak w oddawaniu dalekich skoków jego rywalom. Pierwszą wygraną w karierze odniósł Angela Niszek, który w pierwszej kolejce pofrunął na 147 metrów i zakończył lot pięknym telemarkiem. 5 faktów o. Numer 1. Skocznia Ruka Tunturi jest jednym z dwóch obiektów w kalendarzu Pucharu Świata, który ma aż trzech współrekordzistów. 147,5-metrowy rezultat dzielą między sobą Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi oraz Karl Geiger. Oprócz Ruki, zaszczytu tego dostąpiła także skocznia Trambulina Valea Carbonari w Rasznowie. Numer 2. Jest to jedna z trzech skoczni w tegorocznym kalendarzu Pucharu Świata, na której nie wygrał nigdy Polak. Pozostałe znajdują się w amerykańskim Lake Placid oraz w Rasznowie. Numer 3. W tej fińskiej miejscowości na 4 rozegrane konkursy przypadał jeden odwołany. Statystykę tę mocno zaniżają lata od 2016, kiedy to Ruka Tunturi została zmodernizowana i od tego momentu nie odbył się tam tylko jeden konkurs. Numer 4. Jedynym skoczkiem, który w przeszłości wygrywał tu trzykrotnie, jest Ryoyu Kobayashi.
Sztuki tej dokonał on w 2018 roku dwukrotnie oraz w 2021 roku. Dwa razy wygrywali m.in. Primož Peterka, Janne Ahonen, Andras Koffler czy Simon Amann. Numer 5. W 2010 roku podczas konkursu inaugurującego sezon Pucharu Świata stała się rzecz historyczna. Andras Koffler uzyskał notę 331,2 punktu, co czyni go rekordzistą pod względem największej noty za dwa skoki. Peace. Czy waszym zdaniem rozgrywanie zawodów na igielicie w sezonie zimowym będzie coraz częstszym zjawiskiem? Tak, tak może być. Problemy z zimą w Europie mogą zmusić FIS do zaniechania rozgrywania letniego cyklu Grand Prix i stworzenia całorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich. Czy uważacie, że Dawid Kubacki może w pewnym momencie obniżyć loty bądź jego dobre skoki były spowodowane igielitem? Nie wiemy, szczerze mówiąc, nie chcemy prorokować. Dawid może w Neustadt równie dobrze być czwarty, jak i 44 w obu konkursach. Najważniejsze jest to, aby forma przyszła na najważniejsze imprezy w sezonie. Turniej czterech skoczni oraz Mistrzostwa Świata. Jestem tu nowy i mam pytanie o powód dziwnej niechęci do Kamila Stocha. Chyba nie złapałem ironii i są to tylko żarty, pozdrawiam. Tak, nie złapałeś ironii, to są tylko żarty, my nic nie mamy do Kamila Stocha. Piątek. Mieliśmy mieć kwalifikacje, ale niemieckim skoczkom nie dotarł sprzęt na czas, więc eliminację przeniesiono na sobotę na 7:30 i śmieszy mnie trochę ten płacz prawdziwych Polaków, którzy twierdzą, że to nie fair zagranie. Chyba nie pamiętają, jak to było, gdy Murańka zdetonował bombę podupadając na zdrowiu, a lotnicy DSV wstawili się za nami w swoim rodzimym sanepidzie. W ostatni dzień roboczy błyszczał Kraft. Wygrał pierwszą i trzecią serię treningową, oddając skoki na 143 i 144 metry. W drugim treningu skoczył zaledwie 124 metry i był 19. Dobrze również spisywał się Laniszek. Pierwszą sesję skończył na drugim miejscu po skoku na 147 metrów, drugą wygrał, a do trzeciej nie przystąpił. Polacy w kratkę. Kubacki w piątek potrafił być 37, 7 i 19, choć i tak wstydu nie ma. W pierwszym treningu Ryoyu zabolił 78,5 metra, rozumiecie? W segmencie skoczek na piątkę i 5 faktów o mówiliśmy o rekordzistach skoczni. Dzień później już nimi nie byli. W sobotę Andrzej Laniszek mógł poszczycić się najdłuższym skokiem w zawodach Pucharu Świata oddanym na Ruka Tunturi, a rekord przez jeden dzień wynosił aż 149 metrów. Styl, w jakim tego dokonał, absolutna klasa. O 1,5 metra w niedzielę przebił go Halvor Egner Granerud. Mało tego, krążą też jeszcze informacje, że 152 metry treningu w czwartek skoczył Johan André Forfang. Chyba nie wiem, co będzie skokiem weekendu. Wrócę, naszym wiodło się średnio, co prawda Małysz w 2002 i 2003 roku stawał na podium, ale na kolejne nasze sukcesy tutaj czekaliśmy aż do 2018 roku, kiedy to Stoch i Żyła prezentowali świetną formę. Skocznia o punkcie konstrukcyjnym umiejscowionym na 120 metrze i rozmiarze 142 metrów widziała wiele fenomenalnych skoków, ale też budziła postrach wśród kibiców i skoczków. Look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. Look at the top of his head. Nie da się przejść obojętnie wokół notorycznych problemów z pogodą występujących tu do 2015 roku, tak jak i wobec niesamowicie groźnych wypadków. Wellinger, Laniszek, Morgenstern byli ofiarami przekornej Ruka Tunturi. Fińska arena mimo wszystko pozostaje jednym z najlepszych obiektów w całym kalendarzu, zapewniając emocje oraz gwarantując niesamowitą otoczkę. Sobota. Ach... Sobota na Ruka Tunturi. Cóż to był za przepiękny dzień. A jak skoki epickie, to zapraszam tu Bartka, by przybliżył nieco przebieg zmagań. Halo Bartku? Cześć Rudek, witam Państwa. Powierzone zostało mi zadanie omówienia sobotniej rywalizacji w mroźnej Finlandii. Intro. Nie no, bez przesady. Z wypiekami na twarzy o godzinie 7:30 włączyłem telewizor, by móc zobaczyć jarko metę, które nie pokazuje niczego specjalnego. Z czasem jednak kwalifikacje nabrały tempa. Ture Kipciolu oddał bombowy skok ponad 130 metrów, Niko Kitosaho pofrunął na 139 metr, czym wprawił w osłupienie.
zero kibiców. Można to usprawiedliwić fatalną porą, ale za czasów dominacji Ahonena to nawet o poranku potrafiło być pod rukatą których sporo osób. Znakomity skok na 142,5 metra zagwarantował Andrzej Laniszkowi zwycięstwo. Drugi był Dawid Kubacki, który wylądował pół metra dalej. Na wyróżnienie zasługuje tu fenomenalna próba Halvora Egnera Graneruda na 143 metry. Jak on w ogóle wyciągnął tę odległość z takiej nicości? Konkurs stał na kosmicznym poziomie. Pierwsza seria to był festiwal lotów za 140 metrów. Zaczęło się niewinnie, choćby od 141,5 metra Daniela Czafeniga, poprzez 142,5 metra Eisenbichlera, aż w końcu maksimum wycisnął Laniszek. Będący w genialnej dyspozycji Słoweniec uzyskał 149 metrów, wylądował telemarkiem i prowadził po pierwszej serii. Dawid Kubacki nieco zawiódł, po pierwszej serii plasując się na szóstej lokacie, ale wciąż dawał mu to skok na 139,5 metra. Kapitalne próby Krafta oraz Geigera, Graneruda, który pokazał swoją duszę lotnika. Druga seria była zaskoczeniem ze strony Giovanni Bressadoli, który uzyskał czwartą notę serii lotem na 141,5 metra. Świetny finałowy skok żyły na rozmiar skoczni przesunął go na najniższy stopień podium. Czwarty skończył Dawid, który powtórzył lot z pierwszej serii. Kraft zaatakował Laniszka lecąc aż 144 metry, aczkolwiek to Słoweniec okazał się lepszy i wygrał drugi z rzędu konkurs na Rukatun Turii. Zobaczcie na wyniki. Kosmos. Nie było nigdy lepszego konkursu na tej skoczni. Żeby dwie odległości powyżej 135 metrów ledwo dawały miejsce w top 10 na K120? Szok i niedowierzanie. Niedziela zapowiadała powtórkę z rozrywki. 150,5 metrowym skokiem ze skocznią przywitał się Halvor Egner Granerud, co dało mu rekord skoczni oraz zwycięstwo w sesji eliminacyjnej nad Karlem Geigerem i Andrzej Laniszkiem. Polacy w komplecie dali sobie możliwość do skakania w konkursie, czego nie można powiedzieć o Fatihu Arda i Pciolu czy Johanie André Forfangu. Godzina 0. A w sumie to 9 rano, wybiła na zegarze. Wszystkie oczy ski jumping familii skierowane na mroźną rukę. Czy będziemy świadkami znowu kosmicznie wysokiego poziomu? Póki co mamy falstart. Ostre klepanie 80 metra. Dopiero Antti Aalto i Niko Kytosaho wyrwali się z marazmu i postanowili zdobyć punkty. W ślad za nimi niestety nie poszli ani Jakub Wolny, ani Aleksander Zniszczą, ani Tomek Pilch. Ale wiecie co, inni nie gęsi i swoje słabe skoki mają. Poza konkursem znaleźli się Geiger, Laje i Deschwanden. Bule sromotnie sklepał Sundal, który jeszcze w piątek ledwo ustał 149,5 metra. Naoki Nakamura zabombił 144 metry, co dało mu pudło po pierwszej serii. Poziom zawodów był nieco gorszy niż w sobotę, ale skoki powyżej 130 metra gwarantowały wysokie miejsca. Starszyzna podopiecznych Turnbichlera wpisała się w kanwę poziomu. Na szczycie znowu rozgorzała walka pomiędzy Andrzej Laniszkiem a Dawidem Kubackim. Jury profilaktycznie przed skokiem Graneruda obniżyło rozbieg o jeden stopień, pewnie ze strachu, że ten gotów i swój wyczyn poprawić, jednak nie spowodowało to żadnego uszczerbku na poziomie rundy. Na półmetku prowadził Kubacki, który kapitalnie odpowiedział na 145-metrową odległość Słoweńca, dokładając mu jeszcze pół metra. Trzeci wspomniany już wcześniej, wiecznie uśmiechnięty Japończyk, a Kraft i Granerud usadowili się zaraz za nim. W 30 mieliśmy czwórkę naszych. 7 był Żyła, 20 Stok, 27 Paweł Wąsek. Druga runda rozpoczęła się znów z 11 rozbiegu. Im dalej w las, tym poziom skoków zaczął przypominać sobotę. Yukie Sato, Petera Preuca czy Gio Bressadole lufa pod narty wytargała na 135,5 metr w przypadku Japończyka, czy 142, jeżeli chodzi o Słoweńca. Bardzo mi się podoba styl latania włoskiego Muokosa. Gio w locie przypomina trochę Noriakiego Kasai, ale wiecie, tak tylko trochę. Jeżeli opanowałby ten styl do perfekcji, byłby skoczkiem w top 10 Pucharu Świata. Bardzo dobry skok oddał Kamil Stoch. 139 metrów dało mu awans na 14 miejsce w klasyfikacji końcowej. W drugiej dziesiątce mieliśmy popis podopiecznych Horngachera. Wellinger, Paszke i Eisenbichler po swoich skokach awansowali nieco w stawce. Szczególnie do odnotowania jest skok Andiego na 143 metry. Panowie całą trójką wypchnęli z dziesiątki Johanssona oraz Fettnera. Manuel to wiecie, w sumie to załatwił się sam, popełniając karygodny błąd na progu. Niepotrzebnie szarpnął sylwetką, aby wyjść wyżej, co spowodowało, że był całkowicie niestabilny w locie. A lądowanie poprzedził kołowrotkiem,
który uciął mu po 3 punkty na nocie końcowej od każdego z sędziów. Jednak to jest nic. Podobny błąd popełnił Piotrek Żyła, jednak wiewiór wyciągnął ze skoku co się dało. Jeżeli ktoś myślał, że na tym błędy się kończą, całe na biało wjeżdża Andrzej Laniszek, który tak źle ustawił się na nartach, że za setnym metrem wyhamował całą prędkość, którą uzyskał na progu. Zaś Dawid Kubacki nie chciał być gorszy, więc nad punktem K odpuścił biodra, co przechyliło go do tyłu i spowodowało, że mając wygraną na wyciągnięcie ręki, skończył ostatecznie 6. Zawody po raz 13 w historii Pucharu Świata wygrało 2 zawodników. Dodam, że 2 jedynych, którzy nie popełnili znaczącego błędu w drugim skoku. Stefan Kraft i Halvor Egner Granerud. Trzecie miejsce zajął Naoki Nakamura, a 4. był Andrzej Laniszek. 5. Piotrek Żyła. Podsumowując, mamy za sobą 2 weekendy Pucharu Świata. I tak szczerze, tak dobrego rozpoczęcia sezonu nie było chyba od kampanii 16-17. Kubacki mimo dużo słabszych wyników niż w Wiśle jeszcze broni plastron i wyprzedza Krafta o 5 punktów w klasyfikacji generalnej. Mam nadzieję, że Nowotarżanin szybko utnie spekulacje i w Neustadt będzie skakał dużo lepiej, bo gdy Kraft poczuje mięso, to nie odpuści i będzie gonił za 3. w karierze kryształową kulą. Skokiem weekendu według nas była próba Halvora Egnera Graneruda na 150,5 metra z niedzielnych kwalifikacji. Norweg podręcznikowo niemal pokazał, jak łapać i wykorzystywać noszenie na tak lotnej skoczni, jaką jest Ruka Tunturi. Zawodnik weekendu? Zdecydowanie Oleg zniszczał, bo 2 razy nie zapunktował. A tak serio, to zawodnikiem weekendu mianujemy Andrzeja Laniszka. Na przestrzeni wszystkich dni był najrówniejszy i wielokrotnie najlepszy. Słoweniec udowodnił, że jest wielkim lotniarzem. Objawienie weekendu? Bez zaskoczenia, Giovanni Bressadola. Włoch skacze od początku sezonu dość solidnie, ale to tutaj uwidocznił się jego spory potencjał. Mamy nadzieję, że jego kariera pójdzie do przodu. Dziewiątego grudnia widzimy się na Hochfirstschanze w TTZ Neustadt, gdzie rozegrane zostaną 3 konkursy. 9 grudnia zostanie rozegrany konkurs przedpołudniowy indywidualny, 10 grudnia o godzinie 11.45, a jeżeli ktoś lubi jak nie słoneczko, a światełko z reflektora takiego bardzo mocnego świeci na skocznie, to 11 grudnia zapraszamy na godzinę 16 na konkurs wieczorny, indywidualny. Dzięki serdeczne za oglądanie, był to 2 odcinek Punktu HS, mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie nam suba, zapraszamy serdecznie do wszystkich linków, które znajdziecie w karcie informacje, i te moje prywatne, i te nasze podnartowe, i te wszystkie prywatne moich kolegów, z którymi tutaj pracujemy, aby wszystkie filmy były jak najlepsze. Pamiętajcie, magia zimy zawita wszędzie. Mówił do Was Rudek, na razie, cześć. Dziś widzimy się na obiekcie w TTZ Neustadt.